Dzień dobry moi drodzy, vloga jakoś Artur Mydlarz dzisiaj na wyjeździe, jak widzicie. Powiem wam o bardzo ważnej rzeczy. Dlaczego nie awansujecie tylko ciężką pracą w organizacji? Dlaczego nie otrzymacie lepszej podwyżki od innych? Wiele osób robi ten błąd na początku swojej kariery i niestety wiele osób się przez to frustruje. Nie wystarczy ciężka praca. Potrzebujecie też marketingu i podam wam kilka przykładów, jak ten marketing wewnętrzny robić w organizacji, żeby cię szybciej dostrzeżono, żebyś więcej zarabiał, zarabiała. Zapraszam serdecznie. Zaczynamy. Wiele osób jest sfrustrowanych na początku swojej kariery. Zaczyna pracę, ciężko pracuje, daje z siebie dużo i nie czeka ich za to nagroda. W dzisiejszym świecie, który jest zdominowany przez wystrzały dopaminy, tego, że oczekujemy szybko nagrody, ta frustracja jeszcze bardziej wzrasta. Wzrasta tym bardziej, że jeżeli jesteś dobrym i sumiennym jakościowcem i pracujesz nad swoimi procesami, swoimi dostawcami w sposób proaktywny, to możesz być w ogóle niewidoczny. No bo nie ma problemów, nie ma reklamacji, nie ma zgodności, wszystko załatwione jest na czas. Więc organizacja może cię w ogóle nie dostrzegać, twój przełożony też. Bryluje jakiś tam Marian, jakiś tam Andrzej, jakaś tam Monika, która nie dba za bardzo o tą jakość, nie zna tych wszystkich metod, ale co chwilę ma problemy i te problemy rozwiązuje. Jest o niej głośno, coś się dzieje. Potrafi może też to tak przedstawić, że to jest problem właśnie z produkcją, z dostawcami, ona się stara i rozwiązuje te problemy, no bo jak są problemy, no to trzeba je w koniec końców rozwiązać, dłużej czy później. I przez to chodzi na spotkania, chodzi na różne wydarzenia wewnątrz organizacji, prowadzi jakieś tematy i rozwiązuje te problemy. I ktoś widzi, patrzy, no to jest ktoś, kto się zna na jakości, ma problemy, ja rozwiązuję. A ty siedzisz sobie, sfrustrowany, sfrustrowana, działając często prewencyjnie, i nie dostajesz za to nagrody. I rodzi się wtedy taki pomysł, że może ja też odpuszczę, narobię sobie problemów i wtedy będę biegać i je rozwiązywać. No nie, to nie jest droga, moi drodzy, ale w takich organizacjach trzeba zbudować samemu marketing. Po dobrze wykonanej pracy nad jakością nie widać. Jakości nie widać, dopóki się nie zepsuje. Trochę jak ze zdrowiem. Ale przechodząc do sedna. Potrzebujesz marketingu, wewnętrznego marketingu. Ja wiem, że inżynierowie tego nie lubią, chcą się skupić na swojej pracy, ale jeżeli myślisz o awansach, myślisz o tym, żeby kiedyś być menadżerem, myślisz o tym, żeby więcej zarabiać, żeby być promowanym w pionowych strukturach na specjalistyczne, bardziej wymagające stanowiska, to musisz mówić o swojej pracy, bo często nikt tej twojej pracy sam nie dostrzeże, nie widzi tego, co ty robisz. Jak mówiłem, jakość widać wtedy, gdy się zepsuje, gdy coś naprawisz, no to wszyscy organizacje to dostrzegają. Jeżeli ty sam wprowadzasz na własną rękę jakieś narzędzia i rozwiązania, które sprawiają, że jakość jest lepsza i nikomu o tym nie powiesz, no to nikt się nie domyśli sam, nie przyjdzie szef i nie powie gratuluję, świetna robota. Tak to niestety nie działa, każdy biega za swoimi problemami. Pierwsza najważniejsza rzecz, taka prosta rzecz, to jest podsumowanie tygodnia lub co dwa tygodnie wysyłane do szefa w mailu. Napisz, co zrobiłeś, jakie były problemy, jakie miałaś problemy do rozwiązania, czemu udało się przeciwdziałać. Prosta lista w piątek po pracy, jest ta komunikacja, jest cały czas pokazywanie, czego robisz i możesz na początku to krępować, to jest takie chwalenie się, pokazywanie, inni tego nie robią, nieważne, dbasz o siebie, o swój rozwój, o swoje pieniądze w przyszłości, rób to. Druga rzecz, jeżeli jest taka możliwość w organizacji, prowadzicie jakiś newsletter, prowadzicie jakąś gazetkę zakładową, prowadzicie jakiegoś intranet, stara się tam pisać artykuły. Raz na dwa miesiące, raz na miesiąc, z taką częstotliwością, jak możesz, albo wyjść z inicjatywą, że zrobisz właśnie jakiś kącik jakości, jeżeli tego nie ma, albo wewnętrzny newsletter z jakością i twórz co jakiś czas artykuły, pokazuj swoją wiedzę. Możesz tam przemycać też informacje o tym, że właśnie udało się coś rozwiązać, udało się coś wprowadzić w takim miejscu. Fajnie jakby było tam twoje zdjęcie, jeżeli jesteś w dużej organizacji, twoje imię i nazwisko. Ludzie się muszą zobaczyć, zapamiętać, wiedzieć, kim ty jesteś. Podpisać się pod tym, co robisz, bo w firmie, gdzie jest 500 osób, 1000, 2000, stajemy się anonimowi. Musimy wyjść z tego szczebla anonimowości. Trzecia rzecz, to są dodatkowe jakieś akcje, jakieś na przykład charytatywne tematy, które możesz zorganizować. Ja wiem, że niektórzy mogą tego nie lubić i mogą to odbierać jako takie na siłę pokazywanie się, ale ty musisz się jakoś pokazać, musisz coś zrobić. Albo są jakieś wewnętrzne w firmie rzeczy, do których rzadko kiedy ktoś chce się zgłosić, bo się ludziom po prostu nie chce.
jakieś zbiórki pieniędzy na święta, jakieś zorganizowanie paczki dla domów dziecka, zgłoś się do tego, pokaż się tam, połap kontakty też z ludźmi z innych działów, albo sama wejdź z inicjatywą, że organizujecie w jakości taką zbiórkę, taki cel charytatywny z okazji takich i takich rzeczy, żeby się dogadać z herami, że inne działy też się zgłaszają, wtedy też jesteś odebrany jako lider, liderka i ktoś, kto wychodzi z inicjatywą w danych tematach. Jeżeli masz tylko możliwość, to bierz udział w projektach dodatkowych, które są gdzieś w organizacjach, których szef ci zleca. Zazwyczaj w dużych firmach są jakieś cele roczne, cele miesięczne, są jakieś dodatkowe projekty do zrealizowania na 2024 czy 2025. Zgłoś się sama z inicjatywą do swojego szefa, zapytaj czasem, czy jest jakiś projekt i poprowadź go. Takie projekty często prowadzi się z ludźmi z różnych, działów organizacji. Są to zespoły interdyscyplinarne. To jest sposób też na pokazanie się. Później na przykład zaprezentowania tych wyników przed prezesem, przed dyrekcją. Pokazanie się też im, co potrafisz i co możesz zrobić. I też się nie można tego bać. Wiele osób boi się prezentowania właśnie wyników, pokazywania jakichś projektów, bo coś nie wyjdzie i prezes nas okrzyczy. No tak to nie działa. Trzeba wyjść przez ten szereg, stać się rozpoznawalnym i pokazywać, że potrafimy coś robić. A nawet jak coś się psuje, to potrafimy o tym opowiedzieć, potrafimy przedstawić jakieś działania naprawcze, jak możemy z tego wyjść. I wtedy naprawdę ludzie zaczną cię dostrzegać. Kolejna rzecz, na której ja osobiście się dość mocno wybiłem, to jest zastępowanie przełożonego, gdy go nie było w pracy. I też wiele osób od tego ucieka, nie chce tego robić, no bo są dodatkowe obowiązki, trzeba odpowiadać za szefa, jak go nie ma i chodzić na przykład się tłumaczyć przed innymi z tego, co się dzieje w moim dziale. Czasami też tak bywa, że jest ktoś już zdedykowany do takiej roli jako zastępca, bo firma już chwilę działa i ta struktura jest bardziej sztywna, ale jeżeli pojawia się taka furtka, na przykład ta osoba też jest na jakimś chorobowym, która zastępuje przełożonego normalnie, to zgłoś się ty. Nie przy wszystkich podnieść rękę, ja będę zastępować teraz szefa, tylko porozmawiaj z nim właśnie w cztery oczy, że możesz spróbować, że chętnie możesz pójść, przedstawić wyniki działu, gdy go nie będzie, możesz wziąć odpowiedzialność za to, co się tu dzieje, też spróbować takiej roli. I też w ten sposób pokażesz się w organizacji, ludzie będą wiedzieć, dostrzegać cię, kim ty jesteś, poznają cię z imienia i z nazwiska. Ostatnia rzecz, najtrudniejsza moim zdaniem, ale dająca, może dać bardzo duże benefity tobie. To jest podjęcie inicjatywy jakościowej wewnątrz organizacji, czegoś, czego jeszcze nigdy nie było, ale to musi być oczywiście klepnięte przez twojego przełożonego, przez często dyrekcję firmy. No i ostatni krok, który mogę ci zrekomendować, który jest najtrudniejszy, ale może ci przynieść najwięcej benefitów, czyli wyjście naprzeciw z jakąś propozycją wdrożenia nowych metod zarządzania jakością. I tutaj kierowałbym się bardziej w budowanie świadomości jakości. Możesz wymyślić właśnie jakiś newsletter jakościowy, jeżeli go nie ma jeszcze w organizacji, wtedy ty trzymasz nad nim władzę i ty go tworzysz lub zapraszasz ludzi do tworzenia go i twoje nazwisko tam widnieje, ludzie wiedzą, kim jesteś. No oczywiście to się wiąże z dodatkową pracą, z dodatkowymi odpowiedzialnościami, no bo jak już coś wejdziesz z taką inicjatywą i z takim podejściem, no to musisz to robić cyklicznie. Na przykład eventy jakościowe, na przykład koła jakości. Co jakiś czas, raz w tygodniu, raz w miesiącu, nie wiem jaką możecie mieć częstotliwość, budować koła jakości wokół produkcji, wokół procesów odpowiedzialnych, gdzie ty jesteś inicjatorem, inicjatorką i prowadzisz takie koła jakości, dyskutujecie co można poprawić, jak poprawić tą jakość i tak dalej, i tak dalej. Może quality review, czyli takie przeglądy jakości, też cykliczne na produkcji, czy nawet w biurach technologów i inżynierów procesu razem z produkcją, gdzie przeglądacie wskaźniki wspólnie i ty to prowadzisz, pokazujesz, z czym macie problem, co poprawiliście, z jakimi częściami były problemy, jak sobie z tym poradziliście, co ludzie mają do powiedzenia też na ten temat. No to będzie wymagało od Ciebie dodatkowych nakładów pracy i siły, ale jeżeli tylko masz poukładane te procesy, chcesz się wykazać, to naprawdę może być super, super aspekt w rozwoju Twojej kariery. No i kolejna rzecz jest taka też dla tych wszystkich, którzy pomyślą po tym wszystkim, no ja się robię tych 5 czy 6 rzeczy, które wymieniłeś, to jest dodatkowa praca i inni tego nie robią, a zarabiają tyle co ja. No dobrze, ale to nie myśl o sobie teraz w tym czasie, tylko pomyśl o sobie z perspektywy 2-3 lat od dzisiejszego dnia. Gdzie będziesz, jeżeli podejmiesz nawet te wszystkie inicjatywy i nic z tego nie wyjdzie w tej organizacji,
Ale zobacz, jak wiele się nauczysz i jak wiele będziesz mógł, mogła sobie wpisać później do CV, jeżeli uznasz, że w tej organizacji cię nie doceniono. Pokażesz, że robiłeś to, to i to dodatkowo, że organizowałeś na przykład koło jakości, ktoś cię zapyta, co to jest, jak to wyglądało, to robiłeś, robiłeś, więc powiesz dokładnie, jak to wyglądało, z czym były problemy. To naprawdę będzie punktować. Marketing jest bardzo ważny, nie tylko w prowadzeniu firmy szkoleniowej takiej jak mojej. Widzicie, ile my robimy marketingu, jak często nas widzicie, bo marketing to nie jest nic innego, jak tylko komunikacja tego, co robicie dobrze i pokazywania siebie co jakiś czas, żeby ludzie wiedzieli, kim jesteś. I w organizacji też to musisz robić, jeżeli chcesz awansować, żeby ciebie doceniono, a nie kogoś, kto sobie nie radzi, tak po prostu z jakością, ma problemy i za nimi biega i przez to jest widoczne. Życzę tobie, jeżeli jesteś sumiennym pracownikiem inżynierii jakości, żeby ciebie awansowano, żeby ciebie doceniono, ale musisz dać się pokazać. Dziękuję ci za dzisiaj, to był vlog Jakość, Artur Mydlarz, a ja jutro biegnę półmaraton w Maladze, stąd tu dzisiaj jestem, trzymajcie kciuki, do zobaczenia.